Kiedyś umrzemy i zapiszą nam na grobowcu na cmentarzu imię i nazwisko. Będzie rok, kiedy się urodziłeś czy urodziłaś, rok twojej śmierci i pomiędzy urodzeniem a śmiercią będzie tylko jakaś krótka kreska, jakiś myślnik. To, co chciałeś osiągnąć, twoja miłość, twoja samotność może, twoje zwątpienie, twoje radzenie sobie czy nieradzenie ze swoimi grzechami, twoja walka z chorobą, z nowotworem, to wszystko, z czym się zmagałeś, to wszystko będzie wyrażone tylko małym, jednym, zwykłym myślnikiem. Tu będzie całe moje życie? Kamieniarze nas nie docenią. Doceni nas Chrystus. On weźmie nasze życie. Jak wielka musi być miłość Boga do człowieka, skoro po wstąpieniu do piekieł, a jeszcze przed w niebo wstąpieniem, Chrystus chce spotkać człowieka. Jak ogromna musi być tęsknota Chrystusa, skoro po tym zejściu na samo dno, zamiast wpaść w ramiona kochającego Ojca, przychodzi do przestraszonych uczniów, którzy jeszcze mieli drzwi zamknięte z obawy. Przychodzi po to, żeby powiedzieć im pokój wam, że Jezus Chrystus po swojej śmierci i po zmartwychwstaniu nie wyprowadził się gdzieś do nieba i nie siedzi tam gdzieś w chwale i obserwuje nasze życie chłodnym okiem i patrzy, jak się męczysz. Nie, tylko że On nieustannie zostawia nam znaki swojej obecności, swojego życia. On jest pośród nas i przychodzi do nas. Chociażby tu, w tej Eucharystii, przychodzi realnie, przychodzi pod postacią Słowa, pod postacią Najświętszej Eucharystii. Apostołowie siedzieli w wieczerniku, byli zamknięci z obawy. Przychodzi wieczór, coraz ciemniej, stracą słońce za chwilę, stracili Jezusa przed chwilą, może zaraz stracą swoje życie. Bali się, pozamykali się przed Żydami. Człowiek przestraszony, człowiek, który ma obawę, że jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, to po to, żeby mnie wykorzystać, może upokorzyć, może zranić. Taka obawa przed tym, żeby ktoś mnie nie wykorzystał. Tendencja, żeby się zamknąć. A, nie rozmawiam z tobą, nie istniejesz dla mnie. I przychodzi Jezus, nie stanął gdzieś z boku, tylko stanął po środku i mówi: pokój wam. I ten pokój przyszedł do nich, bo Jezus nie był z boku, bo Jezus nie był za drzwiami, tylko był po środku. Kiedy Chrystus jest po środku twojego życia, kiedy jest w centrum twojego życia, to twój niepokój idzie na bok. Ale kiedy Jezus gdzieś za drzwiami jest, na marginesie mojego życia, to ja w centrum mam lęk przed ludźmi, przed opinią ludzi. Człowiek potrafi nie spać całą noc, bo ktoś ma o mnie jakąś opinię wydać. Apostołowie są pełni obaw. Otoczyli się tym murem niepokoju. A co będzie jutro? I Jezus przechodzi przez te drzwi zamknięte. Bo dla Boga nie ma przeszkód, żeby do ciebie przyjść. Przechodzi przez drzwi zamknięte, mimo drzwi zamkniętych, po wodzie Jezus szedł. Żadna otchłań, żaden grób nie są dla Boga przeszkodą, żeby do nas przyjść. I bo nie ma takiej przestrzeni i nie ma takiej odległości i nie ma niczego w twoim życiu, co by uniemożliwiło Bogu przyjść do ciebie. On nawet przez drzwi zamknięte przyszedł. Nie ma dla Boga przeszkód. Chyba, że nie chce, aby On przyszedł. Chyba, że wątpi w Jego miłość. Zwątpienie może zamknąć Bogu drzwi, ale On dziś nawet mimo drzwi zamkniętych przychodzi do swoich uczniów, żeby dać im swój pokój. Widzimy dziś, jak Jezus przychodzi do nich po zmartwychwstaniu, nie zostawia tych uczniów, tylko dba o to, żeby mieli pokój. Trzykrotnie słyszeliśmy: pokój wam, mówi Chrystus.
I ten pokój jest po to, żeby oni potem nieśli go dalej. Wysyła ich też do innych, ale wpierw im daje swój pokój. No bo skutecznie obdarowuje się pokojem drugiego człowieka tylko wtedy, kiedy samemu się go doświadcza od Chrystusa. Wtedy ten pokój przechodzi na innych. Ale Tomasza tam nie było wtedy. Tomasza nie było. Nie był z braćmi, kiedy przyszedł Jezus. Więc po 8 dniach, kiedy Tomasz był, znowu Chrystus przychodzi. Po 8 dniach Tomasz, zubożony o to przeżycie pokoju, o to doświadczenie, Jezus przechodzi, znowu się objawia, znowu daje pokój, jakby specjalnie dla niego przyszedł. Jezus Chrystus przychodzi ze względu na niego, ze względu na Tomasza. I to jest coś pięknego. Chrystus, który nie przychodzi do tłumu, on przychodzi do ciebie ze względu na ciebie i ze względu na Tomasza. Nie do tłumu, ale do ciebie. Jezus troszczy się o uczniów, żeby żaden z nich nie był pozbawiony tego pokoju, tego szczęścia błogosławionego, który może dać tylko Bóg. Ten świat nie daje pokoju prawdziwego. Ten świat może człowieka zaspokoić, ale prawdziwy pokój przynosi tylko Jezus Chrystus zmartwychwstały. On dba, żeby każdy człowiek miał pokój. Jeżeli dziś może ktoś z nas martwi się o swoje powołanie, o swoje życie. Czy Tomasz był jakimś nierozsądnym niedowiarkiem? Że domaga się ran? Myślę, że nie. Może bał się tak po ludzku, że to może być jakaś religijna mistyfikacja. On nie chce Jezusa bez ran. On chce zobaczyć Jezusa, który ma rany. On chce doświadczyć Jezusa, który po prostu oddał za niego życie. Dla niego się wykrwawił na krzyżu. Pozwolił się zranić dla niego i go kocha. Dlatego domaga się ujrzenia ran, domaga się dowodu. On chce Chrystusa, który ma rany. Do świętego Marcina przyszedł kiedyś szatan pod... Ale to była mistyfikacja. Ukazał się pod postacią Chrystusa. A święty Marcin mówi: ty nie jesteś Jezusem. Co to za Jezus bez ran? I nagle znikła postać. To nie był Chrystus. Chrystus przychodzi zraniony, aby pokazać tobie i mnie, że On pozwolił się wykrwawić na krzyżu dla ciebie, że jest Bogiem miłosiernym. Przychodzi ze względu na ciebie. Przychodzi ze względu na Tomasza. Osobiście. Zna twoje imię. Nikt tutaj mu się nie myli. Zna twoje życie i zna twoje rany. Dlatego przynosi swoje uzdrowienie każdemu z nas. Dlaczego? Bo często gubimy się w jakiejś masówce. Wielkie blokowiska, wielkie sieci komunikacyjne, wielkie galerie. Wszystko wielkie, wszystko masowe. A Jezus przychodzi ze względu na jednego człowieka. Po co kiedyś zostaniemy tylko kodem kreskowym, czy może hologramem jakimś, ale nie dla Jezusa. On przyszedł ze względu na Tomasza. On nie przychodzi do tłumu. On przychodzi ze względu na jednego człowieka, bo każdego człowieka Bóg traktuje osobiście, jakbyś był jedyny na świecie. Kiedyś umrzemy i zapiszą nam na grobowcu, na cmentarzu imię i nazwisko. Będzie rok, kiedy się urodziłeś, czy urodziłaś, rok twojej śmierci i pomiędzy urodzeniem a śmiercią będzie tylko jakaś krótka kreska, jakiś myślnik.
To, co chciałeś osiągnąć, twoja miłość, twoja samotność może, twoje zwątpienie, twoje radzenie sobie czy nieradzenie ze swoimi grzechami, twoja walka z chorobą, z nowotworem, to wszystko, z czym się zmagałeś, to wszystko będzie wyrażone tylko małym, jednym, zwykłym myślnikiem. Tu będzie całe moje życie? Kamieniarze nas nie docenią. Doceni nas Jezus Chrystus, który przychodzi żywy, prawdziwy. Do tego człowieka, ze względu na Niego, tak osobiście, doceni nas Chrystus. On weźmie nasze życie. Z drugim człowiekiem możesz być przez całe życie, a nieraz nawet nie, ale z Nim na całą wieczność. Chrystus nie zostawił nas na marginesie. No, On nie zapomniał o nas. Nawet więcej, On nie może o nas zapomnieć. Wielokrotnie Chrystus, na Nim się realizowało Słowo Boga, na Nim się realizowało Pismo Święte. Co chwilę jak refren jest, żeby się spełniły słowa Pisma. Również to z Izajasza. Czy może kobieta zapomnieć o swoim niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona. A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach. Oto wyryłem Cię na moich dłoniach. To jest proroctwo o Chrystusie. Może nawet mama zapomnieć o swoim niemowlęciu. Chociaż ma miłość naturalną do dziecka, ale Chrystus nie może zapomnieć o Tobie. Nie może, nawet gdyby chciał. Nie może, nie jest w stanie. Dlaczego? Bo wyrył sobie nasze imię na dłoniach, pisze Izajasz. Krwawym gwoździem bolały, piekły go te rany na krzyżu. Bolesne imię człowieka. No takich ran się nie zapomina. Przychodzi do nas, do nich zraniony, aby pokazać: wyryłem Twoje imię, Tomaszu, na swoich dłoniach. Nie mogę o tym zapomnieć. Cały czas myślę o Tobie. Nie może zapomnieć. Nie jest w stanie zapomnieć. Wyrył moje i Twoje imię na swoich dłoniach. Przychodzi i pokazuje swoje rany. I chcę powiedzieć apostołom, że nie jest w stanie o nich zapomnieć i zachował te swoje rany, abyśmy w nich szukali Jego wielkiego miłosierdzia. Dziś ludzie chętniej patrzą w ekrany niż w Chrystusa rany, ale na ekranach może być wszystko wygenerowane, wszystko może być oszukane, jakaś hibernacja kulturowa czy śpiączka uwiedzenia umysłów ludzkich w obrazach. Można tak zrobić, ale Jezus, kiedy przychodzi do Ciebie, wyciąga swoje zranione ręce i mówi: chodź, ja mam dla Ciebie prawdziwe życie, ja mam dla Ciebie prawdziwy pokój, mam dla Ciebie ręce pełne miłosierdzia. Może inne ręce, ludzkie ręce Cię skrzywdziły, ale ja mam dla Ciebie ręce skrzywdzone, miłosierne. Zachował swoje rany, bo przychodzi ze względu na nasze rany. Przychodzi do ludzi poranionych. Przychodzi do ludzi poranionych. Angielska mistyczka Julianna z Norwich pisze tak: kiedy dusza staje przed Bogiem, blizny po jej ranach nie szpecą jej, lecz uszlachetniają, a cały jej wstyd zamienia się w radość. Byli grzesznymi ludźmi ci apostołowie, jak ja, jak ty, a On przychodzi do nich z miłosierdziem. To jest miłosierdzie. Czy wolno mi się pomylić przy Bogu? Wolno. I to jest miłosierdzie. Znaleźć kogoś takiego, kto jest miłosierny, to znaczy kogoś, przy kim wolno mi się pomylić, nie wyciągnie mi konsekwencji i mówi: komu odpuścicie, będą odpuszczony. Genialnie to ujął święty Ignacy Loyola. Mówi, że błąd bardziej pomaga w życiu duchowym niż perfekcja. Bo tam, gdzie udajemy ludzi silnych i zaradnych, nigdy nie powstaną głębokie więzy.
Do rabiego przyszedł jego uczeń i mówi: Rabbi, jak ja ciebie kocham. A rabbi odrzekł: dobrze, ale powiedz mi, co mnie boli. A uczeń mówi: ale ja nie wiem, co cię boli, skąd mam wiedzieć? Więc odpowiedział mu mistrz: no to jak możesz mówić, że mnie kochasz, skoro nie wiesz, co mnie boli? Dlatego mistycy chcieli wiedzieć, co Jezusa boli. Dlatego święty Jan Paweł II codziennie odprawiał drogę krzyżową. Tak chciał wiedzieć, co go boli, bo tak miał prawdziwe relacje. Dlatego Chrystus przychodzi dzisiaj, pokazuje rany, pokazuje się prawdziwy, co go boli, co go bolało, moje i twoje imię. A prawdziwy mogę być w konfesjonale. To są miejsca naszego wstydu i tam mogę być prawdziwy. Tam mogę doświadczyć miłosierdzia Bożego. Tego, który przypomina nam Chrystus w obrazie Jezusa, ma odsłoniętą szatę na obrazie miłosiernego, pokazuje swoje serce. Po prostu ty nic nie musisz wiedzieć, ty patrzysz i Jezus palcem pokazuje tu, zobacz, nie? Pokazuje swoje serce, że Bóg ma serce. Dla kogo ma to serce Bóg? Dla siebie ma to serce? Nie, dla ciebie ma to serce, bo jest Bogiem miłosiernym, bo nieraz krzywdzimy Boga takim wyobrażeniem, że jest chłodny, że jest wyniosły, że może depcze nam po piętach, czy poluje na nasze upadki, czy może jest urzędniczy. O nie, Bóg przede wszystkim ma serce. Nie pokazuje swoim palcem na wątrobę czy na nerki, nie. Pokazuje tu, na serce, zobacz. Mam serce, jestem serdeczny. Dla ciebie to, co święty Augustyn napisał: łatwiej Bogu jest powstrzymać swój gniew, aniżeli miłosierdzie. Więc sami doznaliśmy miłosierdzia, kiedy przyszedł do nas Jezus i przychodzi dziś w Eucharystii. Więc nieśmy ten pokój dalej, głośmy Boże miłosierdzie.